Dzisiaj chciałbym mówić na temat religijności jako stałego zagrożenia dla chrześcijan. Religijność dlatego jest tak niebezpieczna, bo w swojej takiej zewnętrznej powłoce zawiera wszystko to, co, albo prawie wszystko to, co jest w Bożym Słowie, co wydaje się być pochodzącym od Boga i podobającym się Bogu. I przez to religijność tak często łatwo zdobywa serca chrześcijan, którzy nawet o tym nie wiedzą. Chciałbym przytoczyć kilka przykładów z Ewangelii, gdzie jest pokazana postawa. I chciałbym na podstawie tych właśnie fragmentów pokazać, czym charakteryzuje się religijność. I wiemy, że tak naprawdę dookoła nas żyją religijni ludzie. Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy są po prostu religijni. Słowo religijność w ogóle generalnie jest postrzegana w takim może nie tyle pozytywnym kontekście, co chociaż w oczach ludzi, którzy wierzą w Boga i chcą mu się podobać, jest to określenie najczęściej pozytywne. W ludziach, którzy nie znają Boga i nie chcą go znać, religijność jest synonimem zacofania, głupoty, naiwności, niewiedzy. Natomiast dla mnie religijność jest symbolem wiary, która nie podoba się Bogu, która Boga zasmuca i która prowadzi na manowce. Miałem kilka razy w życiu takie dyskusje z ludźmi, którzy uważali, że słowo religijność, człowiek religijny ma tylko pozytywny kontekst i w ogóle o co mi chodzi i że się czepiam i tak dalej. Faktycznie może trudno jest na podstawie Biblii dokładnie to słowo zdefiniować, dokładnie w jakiś sposób udowodnić, że jednak bycie religijnym człowiekiem to nie do końca jest to, o co chodziło Bogu. Natomiast ci, którzy myślą, że się Bogu podobają i chcą się Bogu podobać bez wgłębiania się w Boże Słowo i w Boże oczekiwania, odbierają religijność jako coś bardzo pozytywnego i często mówią, o, ten ktoś jest religijnym człowiekiem i automatycznie widzą w tym same plusy. Ja powiem szczerze, nie widzę tam plusów, bo byłem religijnym człowiekiem. Być może każdy z nas miał taki etap w swoim życiu, może go ma, albo go będzie miał. To jest coś, co bardzo często nas dopada, nawet nie wiemy kiedy. Dlatego jest to takie zagrożenie, jest to coś, co, na co trzeba stale uważać i stale się mieć na baczności. Nie chciałbym też tutaj religijności zrównywać z faryzejstwem, bo to już jest, że tak powiem, wiele kroków dalej poza religijnością. Także nie chcę mówić tutaj o tym, jacy byli faryzeusze, jakkolwiek oni byli religijni, tylko że ich religijność poszła o wiele dalej. To nie jest raczej religijność taka, jaka nas otacza dookoła, chociaż wiele elementów faryzejstwa jest w religijności. Zwykle religijność rozumie jako coś, co nie boli tak bardzo, coś, co nie jest aż tak od razu na pierwszy rzut oka niebezpieczne i groźne, a wręcz wydaje się być czymś dobrym, pomocnym, dlatego tu jest to zagrożenie. Otwórzmy może pierwszy dzisiejszy werset. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Mateusz 9, 11 do 13. Tutaj jest faryzeusze jako pierwszy przykład religijności. Tak jak mówiłem, w ich życiu było dużo religijności, ale ona poszła o wiele dalej, w skrajność. Czytamy, co widząc faryzeusze, może od 10, a gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?
Może też dalej. A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jedną z cech człowieka religijnego i takim alarmem, który powinien dać nam mocny sygnał, że coś się dzieje z nami złego, jest traktowanie grzeszników, jak na nich patrzymy. Jeśli patrzymy na nich z góry, z jakąś nawet pogardą, traktujemy ich jako ludzi złych, niegodnych, a jednocześnie siebie postrzegamy jako lepszych od nich, no to jest pierwszy sygnał bardzo mocny, który pokazuje nam: człowieku, opamiętaj się, idziesz w złą stronę. To nie jest ten kierunek. Chrześcijanin nigdy nie powinien mieć w sercu takiej postawy. Ale tak jak mówiłem, w moim życiu był taki czas, kiedy tak bardzo najadłem się Bożego Słowa, tak dużo zrozumiałem, tak dużo się nauczyłem, tak dużo pojąłem z tego, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi, że zaczynałem patrzeć z góry na tych, którzy tego nie rozumieją. I traktować szczególnie tych, którzy czytali Biblię, a nie widzieli, jako jakichś upośledzonych wręcz. I taka duma się pojawia, i taka, może nie pogarda, ale jakieś takie wywyższenie się i patrzenie na tych biednych, pogubionych ludzi, którzy przecież tak oczywistych rzeczy nie rozumieją, jako na jakichś gorszych. Potem się pojawia takie myślenie: coś musi być we mnie fajnego, że Bóg mnie wybrał. Że to Bóg mi objawił, to Bóg mi otworzył oczy na prawdę, ale też na moje grzechy. To Bóg mi pokazał swoją drogę, to Bóg powołał mnie może do jakiejś służby, jeśli tak się zdarzyło. To Bóg dał mi mądrość, że mogę pozaginać wszystkich w dyskusji. Czyli coś we mnie jest takiego, że Bóg na mnie zwrócił uwagę. Bardzo niebezpieczne miejsce, bo prowadzi do kolejnych błędów. Człowiek, który żyje w takiej postawie, zaczyna traktować siebie jako wręcz kogoś nieomylnego i co mu do głowy przyjdzie, to uważa za jedyne słuszne i właściwe. Nie jest w stanie rozmawiać z innymi, nie jest w stanie przyjąć od nikogo napomnienia. Zaczyna być człowiekiem, który chodzi z głową wysoko zadartą i patrzy na innych z góry. I Ewangelia, którą głosi, nie dociera, bo ta postawa jest widoczna dla innych. Może się stara, może próbuje, ale jeśli w taki sposób podchodzi do swoich słuchaczy, do rozmówców, oni to wyłapują. I nieraz słyszałem: za kogo ty się uważasz? Trochę mnie to zawstydzało, ale na krótko. Aż pamiętam kiedyś takie wydarzenie, gdzie pewna siostra zdobyła się na odwagę i w końcu mi powiedziała: Adam, coś tam powiedziałeś źle, coś nie tak. I to już widzę nie tylko ja, ale widzimy to inni już od wielu, wielu miesięcy. I kiedy taki zdziwiony, że ileś tam miesięcy już ktoś widzi jakiś problem i nigdy mi o tym nie powiedział, to pytam: no to dlaczego mi nikt o tym nie powiedział? Bo z tobą się nie da rozmawiać. Ty zawsze masz rację, ty jesteś najmądrzejszy, ty pozjadasz wszystkie rozumy. To był dla mnie wielki szok. Ale też taki wstrząs, który spowodował to, że zacząłem myśleć, że może coś trzeba pozmieniać w swoim życiu. To jest bardzo trudne, bo jeśli człowiek się wdroży w taką drogę i wejdzie na takie tory, to nie jest łatwo stamtąd wyskoczyć. Musi to być naprawdę proces czasami długi i bolesny i trzeba wszystkich dookoła siebie wręcz prosić: słuchaj, naprawdę nie bój się mnie, mów co trzeba, jeśli coś jest nie tak we mnie, powiedz mi to, bo to mnie uratuje, bo mogę zginąć, a ty będziesz widział i nic nie powiesz. I tak powoli, od czasu do czasu ktoś się zdobył na to, żeby mi powiedzieć prawdę. A już w ogóle wszystko się zmieniło i w tej dziedzinie poszło
jak wielka rzeka, kiedy się ożeniłem, no to już nie było tutaj, że tak powiem, problemów z tym, żeby usłyszeć o swoich wadach, o tym, co jest nie tak i co trzeba zmienić. Małżeństwo jest czymś pięknym, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o kształtowanie naszego charakteru, naszego ja, utemperowanie tego, co o sobie myślimy. Także dziękuję Bogu za żonę, bo dzięki niej dowiedziałem się o wielu rzeczach, których nikt inny nie chciał mi powiedzieć. A więc widzimy religijność. Pojawia się postawa, inni są źli, nieczyści, grzeszni, ja jestem tym lepszym. To jedna z cech religijności. Wywyższanie się nad innych, pogarda wobec innych. To bardzo często widzę, kiedy czytam czasem jakieś dyskusje, kiedy ktoś atakuje jakiś kościół, jakichś religijnych ludzi i widzę ich reakcje, ich odpowiedzi. Co oni piszą w odpowiedzi na ten atak? No, nie pozostają dłużni. Atakują tak samo, z takim samym jadem, złośliwością, obrażając ludzi i tak dalej. Więc widzimy jedni warci drugich, tacy sami, chociaż jedni uważają się za lepszych od tych religijnych, a ci religijni od tych niereligijnych. A tak naprawdę są w tym samym miejscu w oczach Boga. Następny werset, Mateusz 15, rozdział 2 werset. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego twoi uczniowie przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy jedzą chleb? Nie przypominam sobie, może źle czytałem, żeby w zakonie było coś takiego, że nie wolno jeść, jeśli się nie umyje rąk. No nie wiem, może przeoczyłem, może ktoś z was zauważył taki zapis w zakonie, ale raczej go chyba nie ma. Są przepisy, które nakazują dbanie o pewien porządek, jakąś czystość, higienę, natomiast tego nie pamiętam. I tutaj dlatego, zobaczcie, uczeni w piśmie nie powiedzieli, że przestępują naukę Mojżesza czy zakon, tylko powiedzieli naukę starszych. I zobaczcie, religijność, kolejna cecha religijności, dokładanie do Bożego Słowa, do Bożego Prawa pewnych elementów, które narzuca się innym, samemu się oczywiście przestrzega przeważnie, ale też narzuca się innym. Tworzy się pewna tradycja, pewne zasady, które stają się po latach tak nienaruszalne i tak święte, że w ogóle nawet nie próbuję ich podważać, bo wydają się oczywistym elementem życia chrześcijanina. I kiedy widzimy, patrzymy na historyczne kościoły, wiele z nich, już nie mówiąc o kościołach tych najstarszych, jak prawosławie i katolicyzm, gdzie dorobiono się całej celebry i otoczki rzeczy, których tknąć nie wolno i niewyobrażalną rzeczą jest, żeby ktoś prowadzący nabożeństwo, czy to ksiądz, czy to pop, nie był ubrany tak, jak trzeba w tym dniu, nie wykonywał gestów takich, jak trzeba, nie wyglądał tak, jak trzeba i tak dalej. Kościoły protestanckie, które czym dalej powstały, czym dawniej, tym bardziej obrastały w takie tradycje i zwyczaje. I też dorobili się szat, dorobili się strojów. No, bo trzeba stanąć w takim, a nie innym stroju. Nie można stanąć i mówić kazania w koszulce z napisem Australia, bo to jest gorszące. Ale z drugiej strony, wiecie, ja nie głoszę tutaj lekceważenia pewnych norm, pewnych zasad. Jeśli zostanę zaproszony do zboru, gdzie, powiem wam szczerze, ile razy byłem zaproszony do jakiegoś zboru, którego nie znałem, zawsze pytałem, czy wymagany jest tam jakiś strój bardziej czy mniej, nie wiem, elegancki w ich rozumieniu, czy ogólnie w rozumieniu tutaj w świecie. Jeśli tak, to nie mam problemu z tym, żeby ubrać garnitur, no, a nawet krawat. Mam z tym problem na co dzień
niewielu z was widziało mnie kiedykolwiek w garniturze albo w krawacie. Moja żona widziała mnie może kilkanaście razy w całym naszym życiu wspólnym. Więc mam tutaj jakąś niechęć do tego, ale tak jak mówię, wiem, że do pewnych norm trzeba się dopasować, czy one nam się podobają, czy nie, bo to niewiele kosztuje, to nie jest jakaś tragedia. Co innego, gdyby powiedzieli, wiesz, no w naszym zborze to tylko może usługiwać ktoś, kto ma włosy na różowo ufarbowane, to wiadomo, nie? Albo tam, nie wiem, ogolony na łyso, czy coś w tym rodzaju. No, nie żartuję, ale słuchajcie, jeśli doszedł Kościół, tak zwani chrześcijanie, do tego, że może stanąć i mówić kazanie tylko jak masz określonego rodzaju i kroju czapkę na głowie, bo jak jej nie masz, to jest po prostu tragedia. No to co, różowe włosy czy ogolony na łyso jest takie dziwne? Do tego też Kościół może dojść. Ludzie religijni zaczynają tworzyć wokół swojego życia i narzucać to innym ludziom różne dziwne rzeczy. I tak jak mówię, my żyjemy w pewnym kręgu kulturowym, gdzie za strój jakiś tam uroczysty jest określona forma, uznawana. I też powinniśmy się w miarę, jeśli tak trzeba, do tego się dopasować w pewnych okolicznościach. Natomiast nie musimy i nie powinniśmy robić z tego normy. Zobaczcie, dzisiaj obchodziliśmy Wieczerzę Pańską. Ci, którzy będą słuchać tego kazania z innych zborów, pozdrawiam was, bracia i siostry, może się zdziwią i popatrzą, zaraz, 21 sierpień, która to niedziela, czwarta czy trzecia miesiąca, oni wieczerze obchodzą. I teraz jak obchodzą? A dlaczego są takie wersety, a nie takie? A dlaczego jest czytane albo nieczytane? A dlaczego w tej kolejności? A dlaczego taki kielich albo nie kieliszki? Albo dlaczego kieliszki, a nie kielich? I tak dalej, i tak dalej. A chleb taki, a może maca, a może bułka? Słuchajcie, to wszystko jest religijność. Jeśli zaczynamy pewne rzeczy robić cyklicznie, dokładnie w ten sam sposób, tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Problem zacznie się wtedy, kiedy przyjdzie ktoś za 5 lat, za 10 i zada pytanie. Ale dlaczego my to tak robimy? A czy tak jest napisane w Biblii? I co wtedy powiemy? No nie, no ale uświęcona tradycja naszego Kościoła i tak dalej. Kiedyś pewien brat, kiedy zapytałem go, nie z naszego Kościoła, nie z naszego kraju, kiedy dowiedziałem się zdziwiony, że ochrzcił dziecko, niemowlę, kiedy skontaktowałem się z nim, spytałem, dlaczego to zrobił. Dość tak napastliwie mi odpowiadał, aż w końcu ostatecznym argumentem było, a poza tym to jest w zgodzie z doktryną naszego Kościoła. I co tu powiedzieć? Co tu powiedzieć, kiedy wcześniejsze argumenty, że tego w Biblii nie ma, że przecież dobrze wiesz, co Biblia mówi na temat chrztu. To nie pomogło. Najważniejszym argumentem, który miał dyskusję zakończyć, było, zgadza się to z doktryną naszego Kościoła. A więc zobaczmy, do czego doprowadzi religijność, że już nieważne jest Boże Słowo. I nie to, że Mojżesz nic nie powiedział o tym, że trzeba myć ręce. Ale myśmy tak ustanowili. Albo tak się samo zrobiło. Nie zawsze to jest ustanowione, nie zawsze to staje się doktryną. Czasami staje się zwyczajem. Dlatego staram się zmieniać pewne rzeczy, zmieniać dni, stroje i tak dalej, żeby nie było tak, że przyzwyczajamy się, że staje się coś tak święte i nienaruszalne, że będziemy gotowi walczyć o to i byle tylko tego bronić. Jak wiele takich rzeczy jest w naszym życiu. Oczywiście te wszystkie sprawy, jeśli nie prowadzą do grzechu i nie są grzechem, nie ma w nich nic złego. Wiele kościołów funkcjonuje w pewnych zwyczajach, tradycjach, w pewnych stałych ramach. Byliśmy w takiej społeczności, wielokrotnie opowiadaliśmy o tym, kiedy w Holandii byliśmy właśnie na konferencji, gdzie tam było pełno takich. Nawet kolejność wychodzenia z nabożeństwa była w pewnym porządku,
pewnej hierarchii i tak dalej. Wszystko było poukładane. Ale wiecie, dlaczego tam nas to w żaden sposób nie gorszyło, a wręcz podziwialiśmy to? Dlatego, że ci ludzie trwali w Chrystusie całym swoim sercem i byli świadectwem tego, że są Bożymi dziećmi. A te wszystkie inne sprawy wtedy w wykonaniu takich ludzi, szczerych, oddanych Panu i trwających przy Panu, przy tym zachodnim szczególnie, w Holandii, świecie, który jest bardzo zdeprawowany i bardzo... Oni się od tego ciągle odcinali i wstyd im było za to, że ich kraj tak wygląda. To nawet ta tradycja wyglądała jako coś w pełni do zaakceptowania. I powiem wam szczerze, że nam bardzo fajnie się tam funkcjonowało w tych pewnych układach. Podziwialiśmy ich, że oni mają to tak zorganizowane. Ale nie wiem, co by było, gdyby ktoś próbował... Już nie mówię, że ktoś z zewnątrz, ale ktoś spośród nich próbował to tknąć. Nie wiem. Trudno mi tu oceniać i nie powinienem oceniać, ale czasem tak jest, że coś, co jest dobre dla Kościoła, jeśli jest konieczność tego zmiany tego, no to wtedy zaczynają się kłótnie, dyskusje, problemy, podziały i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że jeśli w naszym życiu pojawią się pewne stałe elementy, takie, które w pewnym sensie są dobre, ale na skutek różnych wydarzeń zdarzy się tak, że nie będziemy w stanie tego przeprowadzić tak jak zawsze, to może się okazać, że jesteśmy bezradni i nie wiemy, co robić. Przypomina mi się świadectwo brata Juna, który będąc w obozie karnym, gdzie było wielu chrześcijan, oni sobie radzili. Spotykali się na modlitwie, z pamięci dzielili się Bożym Słowem, bo się go uczyli. I nie przeszkadzało im to, że są w miejscu, gdzie nie ma tego, co mieli do tej pory. Radzili sobie. Natomiast byli też tam katolicy. Był ksiądz katolicki, Chińczyk. Oni nie robili żadnych spotkań. Nawet podziwiali ich. Niektórzy przyłączali się do nich. W końcu spytali ich, dlaczego wy nie robicie swoich jakichś takich spotkań i tak dalej. Ten ksiądz odparł, no bo nie mamy tabernakulum, całej tej monstrancji, tego wszystkiego i tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby sprawować to, co uważają za ważne i święte. Zobaczcie, do czego prowadzi takie usankcjonowanie pewnych rzeczy, które owszem, gdzieś tam kiedyś może i miały jakieś znaczenie, były jakimś dobrym dodatkiem, może i nawet trzymały ludzi w jakichś tam ryzach. Podaję to tylko jako przykład. A kiedy tego braknie, człowiek jest bezradny. Dlatego, że stał się religijny, uzależnił się od rzeczy zewnętrznych. Uzależnił się od tego, czy coś jest, czy to tak wygląda, czy ma taki kształt, czy ma taki kolor i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy absurdalne, ale kiedy Pan Jezus chodził z uczniami, jeśli przyjrzymy się, jak reagował na takie rzeczy, to widzimy, że tak naprawdę traktował je obojętnie. Nawet kiedy wchodził do świątyni, przegonił przekupniów, powiedział, że to jest dom jego ojca, ale nie odnosił się do, tak jak apostołowie, Panie, popatrz, co za budowla, jakie mury, jakie kamienie. To nie robiło na nim wrażenia. On dobrze wiedział, że to są rzeczy gdzieś tam wtórne. Na ludziach to robi wrażenie. Człowiek się przywiązuje do takich rzeczy. Nam się nawet wygodnie żyje w pewnych normach i tradycjach, gdzie wszystko ma swój czas, nic nas nie zaskakuje, wszystko jest uregulowane, uporządkowane. Ale co to poza pewnym komfortem życia, takim dla ciała, co to powoduje? Usypia. Człowiek wie, co będzie, wie, co będzie mówione, wie, w jaki sposób się to odbędzie. Już go tam nic nie interesuje, znudzony. Bogu trudno się przebić ze swoim słowem wtedy do takiego serca. Pewna siostra kiedyś powiedziała mi, wiesz, my w naszym zborze to możemy powiedzieć, jakie kazanie będzie i na jaki temat za 3 lata. W jakim dniu, w jaką niedzielę. Jak to? No słuchaj, jak jest Dzień Ojca, to będziemy mieli kazanie o ojcu. Jak jest Dzień Kobiet, to o kobietach. Jak Dzień Dziecka, to o dzieciach. Jak Wielkanoc, to o zmartwychwstaniu i śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jak
Boże Narodzenie, to o narodzeniu i te wszystkie, ten cały cykl. A nawet jak jest Dzień Kota, to może być i o kotach. No. Tak zażartowała, ale no, słuchajcie, tragedia, tragedia. Gdybym był w takim kościele, to fajnie by było wiedzieć, bo bym wtedy wiedział, że nie ma po co iść na takie nabożeństwo. Jeśli tam ma być celebra związana z jakimś tam dniem, który świat obchodzi. Oczywiście nie potępiam, nie mówię, że to jest coś złego, że tam wnuki i babci kupią coś tam, kwiaty, złożą życzenia na Dzień Babci, czy tam z okazji takiej czy takiej ktoś coś zrobi, jakiś gest. Ale Kościół nie jest miejscem do wchłaniania tego typu świąt i robienia z tego tytułu jakichś wydarzeń i tak dalej. Uważam, że to nie jest dobre. Ja wiem, że wiele zborów poszło w tą stronę. Nawet może i dla pastorów jest to wygodne, bo nie muszą w tą niedzielę przygotowywać i modlić się i szukać Bożej woli i Bożego Ducha, słuchać, jakie kazanie powiedzieć, tylko już wiedzą, że aha, wybierzemy wersety, które mówią o macierzyństwie, o matce albo o ojcu i tak dalej i mamy poukładane. Niestety to też blokuje Duchowi Świętemu drogę do serc ludzi. A może Bóg chciałby powiedzieć w tym dniu coś innego do zboru? A może Bóg chciałby przekazać coś ważnego, coś o wiele ważniejszego, co się wydarzyło w sercu tam jednej, czy dwóch, czy kilku osób i one potrzebują od Boga słowa. Ale człowiek zdecydował, że będziemy obchodzić to zgodnie z jakąś tradycją i będziemy tej tradycji przestrzegać. I chwała Panu, alleluja. To wszystko jest na chwałę Bogu. Tradycja starszych, dobrze tu jest to napisane, staje się ważniejsza od Bożego Słowa. Tak bardzo ważna, że każdy, kto próbuje to podważyć i tknąć, jest wrogiem, mącicielem, wichrzycielem i tak dalej, i tak dalej. Idźmy dalej. Mateusz 16, 1. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze, kusząc go, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. Może troszkę tutaj naciągnę dalsze rozważanie, ale to domaganie się znaków z nieba, ta duchowość, która opiera się na tym, że chcemy coś przeżywać, że chcemy coś widzieć, jakieś cuda, jakieś emocje, jest bardzo powszechna dzisiaj w chrześcijaństwie. Wiecie, nawet kościoły, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie dopuściłyby nigdy tego typu duchowości i gonitwy za emocjami, za duchowością, dzisiaj pędzą w tym kierunku i żyją tym, zapominając o tym, co jest ważne, co jest z Bożego Słowa. Ja nie neguję tego. Sam wiele przeżyłem, przeżywam, dzięki Bogu, chwil, gdzie Bóg dotyka, gdzie Bóg objawia, gdzie Bóg prowadzi. Ja bym chciał doświadczać takich rzeczy jak najczęściej. Chciałbym, abyśmy my wszyscy doświadczali Bożych cudów, ale to nie może być coś, na czym będziemy budować. Zobaczcie, co powiedział Pan Jezus do uczniów, o tych ludziach, którzy idą za mną, nie dlatego, że chcą coś więcej, ja tak sobie już parafrazuję, ale dlatego, że się najedli, że coś doświadczyli czegoś, że brzuchy im się napełniły. Poleganie na cudach, gonienie za emocjami, za Duch Święty cały czas coś mówi, Duch Święty dotyka, staje się też formą religijności. Jest to religijność tak powszechna, że ludzie w tym wszystkim zapominają o tym, co mówi Boże Słowo, co Bóg na ten temat ma do powiedzenia, czy w ogóle, jeśli Bóg mówi o czymś tam w taki sposób, to nie, bo my wielbimy Boga. Najlepszym przykładem jest, powiem tak wprost i może niektórych zgorszę, święta krowa ruchów charyzmatycznych. Tą świętą krową jest mówienie językami. Nietykalne.
Nieważne, że w Bożym Słowie jest napisane, żeby tego nie robić publicznie, kiedy nie ma kogoś, kto by wykładał. Nie jestem przeciwko językom. Nie jestem przeciwko temu darowi. Uważam, że on dalej dzisiaj i do końca się będzie przejawiał. Ale Boże Słowo reguluje te sprawy i mówi, nie mówcie językami w zgromadzeniu, jeśli nie będzie to proroctwem, a więc nie będzie sfinalizowane, że tak powiem, wykładem. Jeśli nie ma kogoś, kto ma dar wykładania języków, nie róbcie tego, bo ktoś wejdzie i powie, że szalejecie. Wiele słyszałem takich świadectw, że wstał, popatrzył, co się dzieje i wyszedł, bo mówi cyrk. Ale tego się nie da tknąć. Ale przecież my Boga wielbimy. Jakie wielbienie Boga, kiedy Bóg mówi, żeby tego nie robić? To nie jest wielbienie Boga, tylko tradycja, pewne gonienie za przeżyciami, albo wręcz już coś tak stałego, usankcjonowanego, że nietykalnego. I zobaczcie, ludzie unieważniają albo pomijają Boże Słowo tylko po to, żeby zadość stało się pewnemu zwyczajowi. Szczerze mówiąc, spotkałem wielu ludzi, którzy biorą w tym udział, ale tak naprawdę czują się zakłopotani i nie wiedzą, co robić. Nie powiedzą o tym. Ja to też robiłem. Ja to też robiłem. Nie było mi to w smak. Coś czułem, że tu coś jest nie tak. No ale jak? No wszyscy, to oni się nie mylą. To ja się mylę. Ale dopóki Bóg nie pokazał mi dobitnie w Bożym Słowie, że to jest nie w porządku, tak się nie powinno robić, robiłem to. I zobaczcie, człowieka czasami coś uwiera. Czasami chciałby to zmienić, ale nie chce być uznany przez zbiorowość za jakiegoś odstępcę, za jakiegoś mąciciela, za jakiegoś tam, który się czepia, sam nie wie, czego chce i tak dalej. Źle jest żyć z taką łatką. Więc jednak czasami płyniemy z tym prądem i robimy pewne rzeczy. Stajemy się religijni, bo nie Boże Słowo, ale pewien zwyczaj grupy, w której jesteśmy, decyduje o tym, czy się tak zachowujemy, czy inaczej. A więc widzimy, ile pułapek czyha na ludzi, na chrześcijan, gdzie tak łatwo jest przyswoić pewne rzeczy, nie zastanawiając się nad nimi, czy są dobre, czy są złe, czy są w porządku. W końcu taka postawa prowadzi do tego, że przychodzą fałszywi prorocy, mówią fałszywe proroctwa i to jest przyjmowane, bo ludzie nie nauczyli się słuchać Bożego Słowa i porównywać wszystkiego to, co przychodzi do nich, co dociera do ich uszu z Bożym Słowem i odrzucać złe, bo to jest Boże Słowo między innymi. Jest to napisane do rozróżnienia, co jest dobre, a co złe i tak dalej. Ludzie już tego to przestają robić, bo duchowość decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. To duchowość decyduje o tym, że coś staje się normą i jest akceptowalne. 16 rozdział i tutaj 5-9 wersety. A gdy uczniowie przeprawili się na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście? Potem Jezus przypomina im jeszcze podobne wydarzenie. Człowiek, który staje się religijnym człowiekiem, a takimi byli uczniowie. Nie udawajmy, że było inaczej. Uczniowie byli religijnymi ludźmi. Dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po wstąpieniu Ducha Świętego, Pan otworzył im umysły i zaczęli rozumieć Pisma, zaczęli rozumieć, o co chodziło Panu Jezusowi i zaczęli dopiero tym żyć i to głosić. Ale kiedy chodzili z Panem Jezusem, słuchajcie, jak my byśmy się zachowywali na ich miejscu? Oto przed nami Zbawiciel, który czyni cuda, Boży Syn. Myślę, że niesamowicie zależałoby nam, żeby mu się podobać. Zależałoby na tym, żeby zrobić na nim wrażenie nawet. Żeby nas pochwalił. Często tak jest, kiedy wierzący człowiek spotyka na swojej drodze jakiś autorytet duchowy,
kogoś, kto nam imponuje swoją wiarą, służbą, tym, co Bóg czyni przez niego. Podchodzimy do kogoś takiego z takim milutkim uśmiechem i staramy się przedstawić mu siebie w jak najlepszym świetle. Nie udawajmy, że tak nie jest. Ja też to robię czasem, jeszcze się łapię na tym, robiłem to często. Próbowałem się przykleić do takich ludzi, żeby coś jakby z ich, nie wiem, świętości skapnęło też na mnie. To jest religijność. Takie pragnienie bycia przy kimś po to, żeby ta przemiana, która jest potrzebna w moim życiu, przyszła z zewnątrz, nie od wewnątrz, bo boimy się tego, że to od wewnątrz, bo to, co się zmienia w nas od wewnątrz, rozsadza nas, łamie nasze stereotypy, nasze wyobrażenia, burzy nasz pokój, rujnuje nasze myśli czasem. Od wewnątrz jest bolesne, a z zewnątrz, słuchajcie, to jest najprostsza droga. I tak też myśleli uczniowie, że jeśli będą przy Jezusie, będą przy Nim, będzie na nich patrzył łaskawie i będzie ich chwalił, aha, to znaczy, że idziemy dobrą drogą. Źle, właściwie myślimy, właściwie rozumiemy rzeczywistość. A Pan Jezus wcale nie był taki zadowolony z ich postawy. Bardzo często wzdychał nad nimi, załamywał ręce, bardzo często widział, że nie rozumieją, bo byli ludźmi religijnymi, których wiara była kształtowana przez ludzkie myślenie. Co robić, żeby się Bogu podobać? Czego Bóg oczekuje? Nie rozumieli jeszcze Pisma. I tutaj widzimy sytuację, gdzie żyjąc w cudach, otoczeni mocą Bożą, otoczeni Bożą mądrością w Panu Jezusie Chrystusie, ich myśli zajmują sprawy przyziemne. To też jest religijność. Jakkolwiek każdy z nas żyje w tym świecie i musimy zadbać o. Znaczy, przepraszam, musimy, możemy. Bóg nam daje prawo do tego, żeby zadbać o naszą wygodę, ciepło, komfort życia, jedzenie i tak dalej. Daje nam do tego prawo, jakkolwiek zachęca nas, żebyśmy to Jemu ufali, żeby to On się o nas troszczył. Ale troska Boża też polega na tym, że daje nam możliwość pracy. To nie jest Boża troska, że siedzę w domu, nic nie robię i niczym się nie przejmuję i mówię, Bóg mnie zaopatrzy. Znam takich ludzi. Jakoś żyją, ktoś powie, no przecież to znaczy, że jednak Bóg ich zaopatruje. Ale jakimś cudem nie mają pokoju w sercach, nie są lubiani przez innych, wręcz ciągle zmieniają zbory, bo tu już wszystko się spaliło, już się na nich poznali, że są pasożytami, to idą gdzie indziej. I są tacy. Trzymanie się Boga polega na tym, takie dobre trzymanie się Boga, że pozwalamy, żeby zmieniał nas od wewnątrz, żebyśmy zaczęli rozumieć, o co chodzi, a nie zajmowali się rzeczami zewnętrznymi i próbowali ogrzać się Jego świętością, Jego ciepłem. Uczniowie tutaj mają zajęte umysły troską o to, co jest ważne, owszem, dla naszego ciała. Ale Pan Jezus im mówi: słuchajcie, to jest drugorzędna rzecz, tam trzeciorzędna. Najważniejsze, abyście się wystrzegali kwasu faryzeusza. Ten kwas faryzeuszy to jest właśnie religijność. To jest taka postawa, że zrobię to, czego Bóg ode mnie dzisiaj czy w tym tygodniu oczekuje, i mam spokój. Wiecie, Bóg nie chce z nami relacji tak jak nasz przełożony w pracy, że stawia ci obowiązki, zrobiłeś, masz prawo iść do domu, masz spokój i cię nie obchodzi. To nie taka relacja. My jesteśmy z naszym Panem 24 godziny na dobę i mamy te pewne obowiązki, ale też błogosławieństwa, które On nam daje. To nie jest relacja, zrobiłem swoje, niech Bóg da mi spokój. Tragedia, kiedy widzimy, jak są święta, te nasze polskie najważniejsze, tłumy są w kościołach. A gdzie są ci ludzie na co dzień? Gdzie są ci ludzie w tygodniu? Gdzie są, kiedy trzeba pomóc innym, kiedy trzeba
wesprzeć kogoś, kiedy trzeba okazać miłosierdzie. Gdzie są? Przychodzą do kościoła, niektórzy są bardziej gorliwi, przychodzą raz na tydzień. A potem żyją po swojemu. Przecież zrobiłem, co Bóg ode mnie oczekiwał. Najbardziej skrajna i najbardziej tragiczna forma religijności. Kwas faryzeuszy i sadyceuszy. A więc religijność, no oni w tym poszli dalej, tak jak mówiłem, i nie traktowali życia z Bogiem, że to jest tylko od święta, bo jednak robili to wszystko na co dzień. Ale motywacja tutaj była całkiem inna. Nie znali Bożej łaski i miłości. Opierali się na tym, że podobam się Bogu, bo coś robię, bo coś zrobiłem, bo jestem aktywny, bo daję jałmużnę, dziesięciny i tak dalej, i tak dalej. Zbawienie z uczynków. Osiemnasty werset 16 rozdziału. Nie. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Kolejny element religijności. Pierwszy werset. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, a już nie faryzeusze, uczniowie. Tak jak mówiłem, jacy byli. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Takie mieli problemy. W innym miejscu czytamy, że to mówiłem o tym niedawno, że mamusie poprosili, czy tam mamusia sama, no nie wiem, w każdym bądź razie stanęli przy niej synkowie i mamusia im załatwiała dobre stanowiska w Królestwie Niebios. To pokazuje, jak bardzo ludzkie myślenie jest odległe od tego, jak Bóg pewne rzeczy widzi. Człowiek po ludzku postrzega Kościół. Myśli, że tam trzeba poukładać pewne sprawy, tak samo jak w świecie, pewne hierarchie, pewne funkcje, ważności, autorytety. To jest takie naturalne, takie cielesne, że uczniowie tyle lat już, tyle czasu chodząc z Panem Jezusem, widząc tyle cudów, spotykając tyle mądrości, słuchając tyle mądrości, wpadają na taki pomysł. Wiecie, oni nie wpadli na ten pomysł minutę wcześniej. Ja przypuszczam, że ich to męczyło już od wielu, wielu tygodni, miesięcy, a może jeszcze więcej. Bo Jezus ciągle mówił o nadchodzącym królestwie, no i ciągle zadawali sobie pytanie, no dobrze, a co my w tym królestwie będziemy mieli do roboty? Jakie my tam, no skoro nas wybrał, tych szczególnych 12, znaczy Judasz no tam nie miał problemów z tym, kim on będzie w Królestwie Bożym, on tam już wiedział, że będzie ministrem skarbu, więc tutaj on chyba już tam był spokojny. Już sobie to poukładał, tą swoją przyszłość. Natomiast pozostali uczniowie chyba nie mieli tej pewności i nurtowało ich to, próbowali się dowiedzieć. Widzimy tutaj przez to, że religijny człowiek i jego myślenie są niesamowicie odległe od tego, jak Bóg to widzi. Religijność prowadzi do przykładania ludzkiej miary do spraw Królestwa Bożego. A więc te autorytety, to wszystko, co z tym się wiąże. I widzimy, co się dzieje z kościołami, które jakby pozwoliły, żeby te rzeczy zaczęły dominować. Powstały właśnie jakieś służby, funkcje, znaczy służby, to się nazywa służba, mówił się sługa Boży, ale tak naprawdę to wszyscy Jemu służą i dookoła Niego latają. A on nikomu raczej nie służy. Nie, on służy swoją obecnością. Jestem, uświęciłem was, możecie pocałować. Pierścień, czy tam co kto, cokolwiek. To jest ta służba. Zobaczcie, człowiek tak to widzi. Kto jest najważniejszy w królestwie, największy w Królestwie Niebios? Jak się załapać, żeby być tym może nie najważniejszym, albo przynajmniej jednym z ważnych? Dążenie człowieka do tego, żeby być kimś, żeby mieć władzę, żeby inni go podziwiali, jest bardzo naturalne, jest związane z jego grzeszną naturą, bo pierwszy grzech na świecie to właśnie był taki grzech. Grzech bycia kimś. Szatan chciał być kimś. Nie potrafił zadowolić się drugim miejscem. Chciał pierwszego.
I to zalewa świat do tej pory, także i Kościół. Więc to ludzkie myślenie na tym i próba organizowania Kościoła po ludzku, właśnie tworzenie takiego etatyzmu, hierarchii, autorytetów. Dodatkowo jeszcze te autorytety wspomagają się pewnymi gadżetami, strojem, dworem, który jest wokół nich, budynkami, które zajmują, samochodami, jakimi jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma nadać, dodać prestiżu i potwierdzać, że o, to jest ktoś ważny w Królestwie Bożym. Wiemy, że Pan Jezus całkiem co innego mówił i w ogóle nie o to mu chodziło. I potem jest też sprawa, 21 werset tego samego 18 rozdziału. Wtedy przystąpił Piotr do niego, czyli do Jezusa, i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Zobaczcie, Piotr przychodzi do Pana Jezusa, mając jako człowiek religijny takie wyobrażenie, że 7 razy to jest aż. To jest kategoria, bardzo wysoko postawiona poprzeczka, i to jest taka kategoria, gdzie nie każdy, to ci najbardziej religijni, aż 7 razy, do 7 razy. Wiemy, że Pan Jezus to też całkiem inaczej widzi. A więc zobaczcie, człowiek religijny zaczyna się stawiać ponad Bożymi prawami nawet i w tej kwestii i zaczyna sobie układać, próbuje przynajmniej, kwestie pokory, służenia innym. Tego, jak inni na mnie patrzą, a jak ja na innych patrzę. Co mi wolno, na co sobie mogę pozwolić, a na co inni sobie nie mogą pozwolić wobec mnie. Człowiek zaczyna tworzyć granice. I mówi: dotąd. Tylko dotąd. A Boże Królestwo jest o wiele, idzie o wiele dalej. Sięga o wiele dalej. A więc jeśli zobaczymy w sobie jakieś granice, to bójmy się, bo to jest religijność. Bóg nie chce, abyśmy byli religijni. Bóg nie chce, żebyśmy ograniczali Jego działanie, bo ludzkie granice to jest Jego cielesność. To, co wykracza poza tą cielesność, jest dla natury ludzkiej, tej cielesnej, starej natury, bardzo trudne, wręcz niepojęte. Owszem, są nawet w świecie ludzie, którzy według ludzkich norm mają wielką miłość, cierpliwość, pokorę, bardzo dużo się poświęcają dla innych. I takie Królestwo Boże chciałby też stworzyć religijny człowiek. Owszem, wszystko ładnie, ale zawsze jest jakaś granica. Czy Boża miłość ma jakąś granicę? Nie. Bóg jest w stanie przebaczyć każdy grzech i czyni to. Wiemy, oprócz bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, Boża miłość jest tak ogromna. Bóg w swojej miłości wyrwał nas z tego świata i przebaczył nam nasze grzechy. Nie mówił nam, że wiesz, dotąd. Słuchajcie, jaki sens ma zbawienie, jeśli ono by dotyczyło tylko: przebaczam ci te grzechy, te, ale już tych nie. Jeśli człowiek przychodzi do Boga i woła: Panie, zmiłuj się nade mną, to Bóg wybacza. A człowiek chciałby ustawić granicę, że no nie, tego już nie wybaczymy. I jeśli chrześcijanie tak to widzą, jeśli wierzący człowiek ma coś takiego w swoim sercu, że gdzieś tam ktoś coś zrobił mu złego, a on po prostu mówi, że tego nie może wybaczyć, albo przynajmniej jeśli mówi: nie potrafię. Może mówią: chciałbym, ale nie potrafię. To już jest dobrze. Religijność jest wtedy już bardzo niebezpieczna, kiedy nie widzi potrzeby zmian. Owszem, jest wielu religijnych ludzi. Natomiast dobrze jest, nawet jeśli w swojej religijności zetkną się z innym punktem widzenia, albo zetkną się z wolnością w Chrystusie, z Bożym miłosierdziem i zmieniają swoje myślenie i stwierdzają, że to ja nie wiedziałem, że to jest o wiele dalej, o wiele więcej, o wiele piękniej. Gorzej, kiedy religijny człowiek zetknie się z Bożym miłosierdziem, z Bożym Słowem, z Bożą prawdą,
ale nie robi to na niego wrażenia, ponieważ obwarował sam swoje życie takimi sprawami, murami religijnymi, że nawet Boże Słowo nie ma siły tutaj się przebić, bo ten człowiek powiedział, że to jest ważniejsze. Ilu ludzi tak mówi? Kiedy im się mówi, Pan Jezus powiedział, w Bożym Słowie jest napisane, a Biblia mówi tak. No dobrze, no i co? No i co? A ja sobie idę do kościoła dalej i będę sobie wierzył tak, jak chcę, bo tak chcę. To jest tragedia. Religijny człowiek, który już jest ślepy, kompletnie ślepy, nie widzi nic. Takich też Bóg dotyka, tacy też się nawracają, chwała Bogu. Ale jest to naprawdę bardzo trudne. Dziewiętnasty rozdział, już powoli zbliżam się do końca, dziewiętnasty rozdział i dziesiąty werset. Kiedy mówili o małżeństwie, pytali Jezusa, uczeni w piśmie, faryzeusze, jak to jest, czy wolno odprawić żonę dla każdej przyczyny i tak dalej. Kiedy Pan Jezus im powiedział, że to tak nie jest, że to nie było tak na początku, że trzeba wrócić do początku, że nie ma tak lekko. Odpowiedź uczniów, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Słuchajcie, jak oni mogli coś takiego powiedzieć? Pan Jezus przedstawił im Boży punkt widzenia. A oni, nie podoba nam się to. No słuchajcie, ludzie, którzy chodzili z Jezusem, to uczniowie powiedzieli, jeśli to tak wygląda, to nam się nie podoba. Jakie mieli wyobrażenie, jakie mieli pragnienia? Zobaczcie, jak wielu religijnych ludzi, przywódców rości sobie prawo do tego, żeby unieważniać małżeństwa swoje czy cudze, żeby w tych sprawie decydować o tym. To jest powszechne dzisiaj. Czasami za pieniądze można płaci się tam ileś tysięcy i sprawa załatwiona. Dostaje się papier z pieczęcią kościelną. Nieważne jest twoje małżeństwo. Masz prawo zawrzeć drugie. Religijni ludzie, nie podoba im się to, co Bóg ustanowił. Więc co? Wymyślili sobie swoje prawa i zasady. Ja jestem tak święty, że mnie to nie dotyczy. Jestem ponad tym. A więc Bóg swoje, religijni ludzie swoje. Do tego już się dochodzi. I na koniec może z Ewangelii Łukasza dla odmiany. Piękny przykład religijnego miłosierdzia, 9 rozdział, 51, 6, znany nam wersety, znana historia. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy. Wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? A on obróciwszy się zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. To już jest taka skrajna religijność, gdzie człowiek myśli sobie, że jest panem życia innych ludzi. Że może wrzucić ich do piekła, że Bóg mu dał takie prawo. Dobrze, że się spytali przynajmniej. Przynajmniej tutaj spytali Pana Jezusa, no ale chcieli, wiecie, oni nie pytali Pana Jezusa dlatego, że się czuli niepewni, czy ta nasza postawa jest dobra, czy zła. Nie, oni chcieli go wprząc w swoją zemstę, w swój gniew. Jak bardzo często religijni ludzie próbują wprząc Boga do swoich zatarć, do swoich wojen, do swojego konfliktu, żeby udowodnić sobie samym, że Bóg jest po ich stronie. Także tu w postawie uczniów widzę coś takiego właśnie, że chcieli po stronie mieć Pana Jezusa. Może nie byli do końca pewni, czy to jest dobre, ale widzimy, jak bardzo mało rozumieli z tego, co to jest Królestwo Boże. Także ich takie wyskoki, ich jest pełno w Ewangeliach, jest ich dziesiątki.
gdzie po prostu coś palnęli, coś z głupiego pomyśleli, zrobili, wypowiedzieli, zapytali, ale to tutaj przybrało skrajną formę. Już nie dotyczyło to tylko relacji ich z Panem Jezusem czy z innymi ludźmi, ale dotyczyło to życia lub śmierci drugiego człowieka. Religijność w tej swojej najgorszej, najbardziej złej postaci prowadzi do tego, że człowiek religijny myśli, że może zabić drugiego człowieka i jeszcze będzie Boga miał po swojej stronie. To jest straszne. Ale czy trzeba kogoś zabić fizycznie, żeby być winnym śmierci? Pan Jezus powiedział, jeśli nienawidzisz brata swego, to tak jakbyś go zabił. A więc zobaczmy, jeśli wśród chrześcijan jest nienawiść do drugiego człowieka, nienawiść tak głęboka, że tak naprawdę chcielibyśmy, żeby umarł. No nie, my go nie zabijemy, niech to Bóg zrobi. Wiecie, jak myśmy z żoną mieli taki straszny czas, gdzie naprawdę nie potrafiliśmy sobie poradzić ze swoją złą naturą cielesną, to ja tak sobie myślałem, Boże, jakby to było dobrze, jakby ona umarła. No ona pewnie myślała o mnie w ten sposób. Nie ja. Ja mam czyste ręce, ale jakby tak Bóg to zrobił. Jaka głupota. Jaka głupota, jaka obłuda, jaka podłość. Jakie wyrachowanie. Wstyd. Ale mówię o tym. Nie żeby się chwalić, bo nie ma czym. Ale żeby może komuś, kto jest w podobnej sytuacji, pokazać, że zobacz, człowieku, do czego doszedłeś. Tak bardzo wielu chrześcijan jest w takim stanie, czy to w swoim małżeństwie, czy to w pracy, czy w rodzinie, czy gdziekolwiek, w takim stanie ducha i w takiej nienawiści, ale odrzucają od siebie te wszystkie myśli, bo ich to przeraża. I udają, że jakoś sobie dają radę, że to ja go tylko nie lubię. Ale wejrzyj, człowieku, w swoje serce. Zobacz, czy chcesz, żeby ten człowiek żył? Czy chcesz, żeby żył obok ciebie, żebyś się z nim spotykał? Jak byś zareagował, gdybyś się dowiedział, że twój mąż, twoja żona ma raka? Jaka byłaby pierwsza myśl? Ha, 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 światełko w tunelu się pojawiło. Może za pół roku czy za miesiąc już go nie będzie, czy jej. A nie, nie, Boże, nie, absolutnie, przepraszam, nie mogę tak myśleć. Panie, proszę Cię, uzdrów ją. Ale pierwsza myśl pokazuje. Tam, wiecie, my te pierwsze myśli czasami doprowadzimy do perfekcji, szybkie gaszenie ich. One się pojawiają, nie, nie, nie. Nasza religijność powoduje to, że nie wolno. Dobrze, nie wolno tak myśleć. Ale to, że w ogóle to się pojawiło, jest sygnałem, że coś musimy zmienić w swoim życiu. Że gdzieś zabrnęliśmy nie tak, gdzie trzeba. Że coś zaszło za daleko. Że gdzieś nasze drogi się rozeszły, że nie wiemy, jakiego ducha jesteśmy, bo tak Pan Jezus powiedział do uczniów. I teraz Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat między innymi też po to, żeby nas zbawić. Przede wszystkim po to, żeby nas zbawić, ale też po to, żeby, co jest napisane? Żeby zbawić lud od ich grzechów. My tak traktujemy zbawienie, zbawienie, zbawienie. Od czego? Konkretnie. Od czego? Od ich grzechów. Mówimy, Pan Jezus mnie zbawił, ale od czego? A jakie było moje życie? Jakie były moje grzechy? A jakie one są? Też czasem do dzisiaj. Od tych też Pan Jezus chce nas zbawić. Jeśli nie mamy odwagi przyznać się do tego przed sobą samym, to będziemy męczyć się z tym dalej, dopóki nie staniemy przed Bogiem i powiemy, Panie, jestem podłym człowiekiem. Oczywiście w wielu kręgach chrześcijańskich zwala się winę na diabła. To nie ja, to diabeł. To nie moja myśl, to diabeł mi poddał tą myśl. Powiem szczerze, że ja też tak robiłem, ale miałem wyrzuty sumienia, że obarczam kogoś niewinnego swoimi grzechami. Oczywiście diabeł nie jest niewiniątkiem. Ale w tym przypadku, jeśli ja kogoś nienawidziłem, to nie było to, że diabeł mi to poddał. To ja go nienawidzę. To jest moja myśl. Kiedy rozmawiałem o tym z pewnym bratem, to mówi, wiesz co, no nie powiesz mi, że te podłe myśli, jakie ja mam na temat pewnej osoby, której nie cierpię, to są moje myśli. To przecież diabeł, ja bym tak nie potrafił myśleć tak źle o kimś. To diabeł mi te myśli poddaje. Mówię, nie, to są twoje myśli, ale ja taki nie jestem. Nie, jesteś, jesteś. To są twoje myśli, nie zasłaniaj się diabłem.
Jesteśmy tacy. I od tych właśnie grzechów Pan Jezus chce nas zbawić. Od takich właśnie ukrytych gdzieś tam głęboko rzeczy, które ciągną się za nami latami, dziesiątkami czasem lat, zatrzymują nasze wzrastanie w Chrystusie. Żyjemy bez pokoju, w ciągłej nerwowości, ciągle się czegoś boimy. A najbardziej boimy się tego, że coś tam wyjdzie na jaw, że coś się ujawni. Czy nie lepiej zrobić z tym porządek w cztery oczy, że tak powiem, z Bogiem, sam na sam? A jeśli Bóg, jeśli my będziemy uparci i nie będziemy chcieli tego ujawnić przed Nim, to nie zdziwmy się, kiedy się zdarzy tak, że Bóg to ujawni przed innymi. I wtedy co? Dlatego wielu ludzi, którzy będąc religijnymi naokoło prezentowali się jako Boży słudzy, jako wielcy namaszczeni, Boży mężowie, albo zwykłe szaraczki, tak jak my, gdzieś tam w małej społeczności żyjące, ale chcieliśmy, żeby wszyscy nas widzieli jako dobrych, Bożych ludzi. Czy czasami nie trzeba czegoś zrobić w sercu porządku jakiegoś? Ja nie namawiam tu, żeby teraz wychodzić i obnażać wszystkie swoje grzechy. To nie o to chodzi. Załatwiajmy to z Bogiem przede wszystkim. Bóg chce nas uwolnić, bo wie, że jest to dla nas wielkim problemem. I teraz na koniec przewracam kartkę, ale tu jest tylko malutko. Już nie będzie wersetów. Ale chciałbym teraz powiedzieć taką ciekawą myśl, mam nadzieję, że ciekawą, przynajmniej bardzo mnie poruszyła, że to, o czym tutaj mówię, te ogromne różnice między tym, jak wyglądają Boże oczekiwania, jak Bóg buduje swoje królestwo, a w jaki sposób człowiek by zbudował Królestwo Boże, gdyby mu dać prawo o tym decydować, widzimy ogromną przepaść, ogromną różnicę między tym, jak człowiek wyobraża sobie życie z Bogiem, ta cała religia, religijność, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, jeszcze wiele innych, o których nie mówiłem, a jaka jest Boża wola, jak Bóg to widzi. Widzimy tą różnicę? Ona jest ogromna. I teraz zobaczmy. Ludzie, którzy twierdzą, że Biblię napisali inni ludzie, że to jest autorem jest człowiek, że to ludzie wymyślili Nowy Testament, to ludzie założyli chrześcijaństwo, że to ludzie zbudowali Kościół i zaczęli jego istnienie, zapoczątkowali. Możemy mi powiedzieć, słuchaj, gdyby ludzie o tym decydowali, to Kościół wyglądałby jak? Mało mamy takiego dookoła? Ile jest takich kościołów, które właśnie tak wyglądają, jakby go ludzie zbudowali? Bo go zbudowali ludzie. I teraz widzimy, że Nowy Testament nie mógł być napisany przez człowieka w takim sensie ludzkim. Był napisany jako, no jako ręką po prostu człowieka, ale z namaszczenia Ducha Świętego. Bo gdyby to ludzie decydowali o tych wszystkich zasadach, to mielibyśmy spaloną wioskę w Samarii, to mielibyśmy mnóstwo rozwodów, bo nie warto w takie coś wchodzić. Bo mielibyśmy mnóstwo w Kościele ludzi, którzy się gniewają jeden na drugiego i nienawidzą i klątwy na siebie rzucają. I tak jest. Jak widzimy teraz, jaka jest potężna różnica między Królestwem Bożym, które w cudzysłowie Bożym, które budują ludzie i oni mają decydujący wpływ na to, jak ono wygląda, a tym, co założył Pan Jezus. Jest kolosalna różnica. I to jest dowód na to, że Nowy Testament nie napisany został i nie wymyślony został przez człowieka. Bo gdyby człowiek to miał zrobić, to by stworzył no to, co stworzył. To, co się też mieni być Kościołem. Widzimy tą różnicę. I to jest piękne, kiedy dostrzegamy tą przepaść. Tą niemożliwość, żeby człowiek mógł stworzyć takie zasady. To jest niemożliwą rzeczą, żeby człowiek w taki sposób, jak Pan Jezus to przedstawił, żeby człowiek to tak przedstawił. Ilu było podziwianych mężów, proroków w pogańskich religiach, którzy zachwycali ludzi swoim miłosierdziem, pokorą. Wiecie, w Indiach jest pełno takich, którzy żyją skromnie i biednie i głoszą różne mądrości, które zachwycają ludzi z całego świata, się zlatują, żeby posłuchać jakiegoś tam nauczyciela, jakiegoś guru, jakiegoś mędrca. No i co?
I co z tego? Co tam jest? Co z tego powstało? Czy to przemienia ludzi, czy to sprawia, że stają się inni? Nie. Jakaś garstka się tym przejmie, a potem żyje po swojemu. Ilu było w Europie głosicieli indyjskich mądrości, ale żyli tak, jak żyli, jak reszta Europy, jak reszta świata. Bo to wszystko tworzy człowiek, jakkolwiek może mieć to pozór jakiejś duchowości. Te wszystkie rzeczy, które, o których tutaj mówiłem, robią wrażenie na ludziach. Na ludziach. Władza, bogactwo, celebra, zaszczyty, pałace. To wszystko robi wrażenie na ludziach, przynajmniej na wielu. Na mnie nie robi. A dlaczego? Dlatego, że jestem Bożym dzieckiem. Pan przemienił moje myślenie. Przemienia nasze myślenie. A więc słuchajcie, jeśli stanie przed nami gość odziany w szaty wyszywane złotem, to może inni będą padać na kolana i kłaniać się przed nim. Ja tego nie zrobię, bo nie robi to na mnie wrażenia. Bo nie jestem już z tego świata, jestem w Królestwie Bożym. Przyjąłem zasady Bożego Królestwa, przyjąłem to, co Pan Jezus uczył. Nie chcę być religijnym człowiekiem, nie chcę sobie samemu układać mojego życia z Bogiem, bo wiem, już to robiłem, spróbowałem, wiele razy spróbowałem, zaczynałem wiele razy od zera i za każdym razem po swojemu, i za każdym razem się nie udawało, za każdym razem była klęska, gorycz, wstręt do samego siebie, niechęć w ogóle do życia, modlitwa, Panie, zabierz mnie, bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, po co ja mam tu żyć. Teraz wiem, kiedy poszedłem za Jezusem, nie za ludzkimi naukami, nie za tym, jak człowiek sobie wyobraża, jak się Bogu podobać, tylko tak chcę żyć, jak w Bożym Słowie jest napisane. I to jest piękne życie, życie w wolności, życie w radości i w pokoju. Kiedy jesteśmy uwolnieni od tego, bo muszę, bo trzeba, bo tradycja, bo tak, ojoj, bo jak to będzie, bo dziadek z babcią tak robili, mama, tata tak robili, to ja też muszę. Chrystus nas uwalnia od religijności. To jest przekleństwo, jeśli się tego trzymamy. Prowadzi nas to na manowce. W Chrystusie jest wolność, radość i pokój. Amen.